Witajcie. Gdy dwie kobiety się spotkają, a ich jedną z głównych pasji są perfumy, wierzcie mi, że potrafią na ich temat rozmawiać godzinami. Nie tylko pod filmami na YouTubie, ale również prywatnie. I dzięki temu, że taki kanał powstał, mój kanał, mogłam poznać mnóstwo kobiet, również mężczyzn, ale dzisiaj będzie o kobietach, właściwie o jednej kobiecie, która podziela moją pasję do perfum. Jest to Gosia. Witam Cię, kochanie. Gosia jest to dziewczyna, która jest ze mną od... Ze mną? Trochę dziwnie to zabrzmiało, ale wiecie, o co chodzi, prawda? Która jest ze mną na kanale od bardzo, bardzo dawna, od samego początku. Była to pierwsza osoba, która wylosowała u mnie nagrodę. I od tamtej pory nasza znajomość się zacieśniła. Rozmawiamy ze sobą prywatnie. I... Może właśnie dzięki temu postanowiłyśmy również wymienić się próbkami perfum. Dzisiaj, jak się domyślacie, przychodzę do Was z francuskimi pięknościami, które są w kolekcji koleżanki. Podzieliła się ze mną i ja również chciałabym się podzielić swoją opinią na ich temat z Wami. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. To co? Zaczynamy. Dostałam od Gasi takie trzy próbeczki. Testowałam je i tak jak w przypadku Justyny, wiem, że Gosia ma troszeczkę inny gust perfumowy niż ja, co jest świetne, ponieważ dzięki temu pozwoliła mi odkryć nowe horyzonty. Spojrzałam na nowe nuty, na nowe marki, ponieważ nie ukrywam, że jeżeli chodzi o te dwie, o których Wam dzisiaj powiem, znałam z nazwy, ale nigdy nie miałam okazji ich spróbować. Mowa tutaj, moi drodzy, o Guerlain i Boucheron. Jesteście ciekawi? Jesteście ciekawi. Zaczynamy. Zacznę od przyjemniaczka. Może tak nie powinnam powiedzieć, w końcu perfumom należy się szacunek. Od marki Guerlain. I chodzi tutaj mianowicie o Champs-Élysées. Mam nadzieję, że dobrze mówiłam tą nazwę. Jest to, słuchajcie, woda toaletowa aż z 1996 roku. Wtedy ona miała swoją premierę. Tutaj możecie przyjrzeć się buteleczce. Gosia powiedziała, że ma tą starszą wersję. Wszyscy wiemy, że starsze wersje są dużo lepsze od tych, które się pojawiły po pewnym czasie, tak to nazwijmy krótko. Każdy wie, o co chodzi. W związku z tym, że to są dla mnie zapachy absolutnie nowe, bardzo, bardzo bogate, a Champs-Élysées? Właśnie takie jest. Postanowiłam sobie przygotować nuty zapachowe. Samo czytanie zajmie mi naprawdę sporo czasu i to już może Wam dać do myślenia, że perfumy są te niesamowicie bogate, piękne, lekkie, kwiatowe, świeżo owocowe. Ale to nie są słodziaki. Gosia nie lubi słodziaków. Lekko pudrowe. Dobrze, przejdźmy do zapoznania się z nutami zapachowymi. W głowie mamy melon, brzoskwinie, migdał, fiołek, czarną porzeczkę, anyż. Później jest mimoza, konwalia, piwonia, róża, kwiat migdałowca, hibiskus i w bazie wanilia, migdałowiec, drzewo sandałowe, benzoes, cedr. Jak się domyślacie, już same składniki wskazują na to, że będzie to zapach lekko pudrowy, z pewnością trwały, bardzo taki zmiękczony. Ja oczywiście za każdym razem, kiedy testuję nowy zapach, robię swoje maleńkie, prywatne notatki. I się tak zastanawiałam, czy zrecenzować Wam to, w sensie opowiedzieć, czy może przeczytać. Ta druga forma jest chyba dla mnie wygodniejsza i lepsza z uwagi na to, że starałam się dobrać tak słowa, aby ten zapach oddać jak najlepiej, więc pozwólcie, że również tym razem przeczytam Wam moje wnioski na temat danego zapachu. Lekko owocowe otwarcie z charakterystyczną nutą występującą w otwarciu. Chodzi mi tutaj mianowicie o melon, brzoskwinie, migdały, fiołek, czarną porzeczkę i anyż. Niestety anyżu nie czuję, ale owoce, które wymieniłam, pięknie ze sobą współgrają. Nie są one słodkie, są idealnie podane. Później wybija się bez.
I ten bez jest, słuchajcie, tak cudownie, delikatnie podkręcony migdałowcem i zmiękczony drzewem sandałowym. To nie jest taki bez bardzo duszący, ale bardzo przyjemny, taki przestrzenny, taki na otwartym powietrzu. I powiem Wam, bo ja mam go tutaj, pozwólcie, że sobie prysnę, może tak bardziej w powietrze. No tak. Powiem Wam, że ja nie mam zapachu, który nawet chociażby odrobinkę zbliżył się do niego. Powiem Wam, że bardzo mnie zaintrygował. To jest szkoła, stara szkoła perfumiarska, zapach z 96, więc swoje latka ma i wierzcie mi, że to czuć. Czy on mi się podoba? Powiem Wam, że mi się podoba. O dziwo, on mi się podoba, dlatego że ja osobiście wyczuwam tutaj taką nutę bardzo mydlaną. Nie wiem, z jakiej okazji ona się tutaj pojawia, który ze składników to powoduje, ale to są takie perfumy, które według mnie, Gosiu, sprostuj mnie, jeżeli się mylę, wprowadź sprostowanie, które tak, słuchajcie, Was otaczają, tworzą taką mgiełkę dookoła. I to jest fantastyczne. Na pewno bardzo, bardzo eleganckie. One z biegiem czasu łagodnieją, robią się bardziej kwiatowe, bardziej takie zmiękczone, bo powiem Wam, że mimo tego owocowo-kwiatowego otwarcia jest moc w tych perfumach. I widzieliście, ile zaaplikowałam w powietrze. Ja cały czas je czuję, czuję je na języku, czuję je tutaj, że tak powiem, na twarzy. Dlatego są to perfumy bardzo intensywne. Bardzo intensywne i bardzo ciekawe. Kolejny piękny, cudowny zapach. Tym razem od marki Boucheron. Jest to Place Vendôme. Jest to woda perfumowana z 2013 roku. Mam nadzieję, że nazwę wypowiedziałam dobrze. Próbowałam tutaj szukać. Ćwiczyłam, nie wiem, czy dobrze wyszło. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli tutaj ostro pojechałam po języku francuskim, bo jak się namyślacie, są to perfumy francuskie. Jeżeli chodzi o sam dom Boucheron, nie wiem, czy wiecie, ale jest to chciałam powiedzieć firma, tak brzydko trochę brzmi w tym ujęciu, która zajmuje się wyrobami jubilerskimi. Ma piękną, cudowną biżuterię. Firma z wieloletnią tradycją, która bodajże w 1988 roku, jeżeli się nie mylę, postanowiła zaistnieć na rynku perfumiarskim. Pojawiły się pierwsze perfumy. Te, o których dzisiaj Wam chcę powiedzieć, są stosunkowo nowe, ale bardzo, bardzo ciekawe. Są ciekawe z uwagi na to, w jaki sposób został tutaj podany kwiat pomarańczy. Mam wiele perfum, które zawierają tą nutę zapachową. Bardzo ją lubię, ale z tak podaną nie spotkałam się w żadnym z nich. Jest ona świeża, przełamana delikatnie tangeryną, różowym pieprzem i co my tutaj jeszcze mamy? Różą. Ale dobrze, żeby, słuchajcie, tutaj nie wybiegać, przeczytam Wam nutki zapachowe. Jak już wspomniałam, w głowie kwiat pomarańczy, tangeryna, różowy pieprz i róża. Następnie miód, jaśmin, praliny, piwonia, benzoes i cedr. Zapach również bardzo przyjemny, przestrzenny, bogaty. Bardzo taki kwiatowo-cytrynowo-słodki. Górują tutaj białe kwiaty. Oczywiście mam swoje notatki dotyczące tego, w jaki sposób zapach się rozwija. Pozwólcie, że Wam je przeczytam. W pierwszym odczuciu kwiat pomarańczy zdominowany przez tangerynę, ale po chwili przyjemnie połączył się z różowym pieprzem. Nie znam tak podanego kwiatu pomarańczy. Delikatny, spokojny, dostojny, osłodzony lekko miodem i jaśminem, w tle z cedrem, bardzo elegancki zapach. Mam go również tutaj. Chciałabym go również odświeżyć sobie. Również przyszedł taki
uroczej fiolce. Powiem wam, że ten zapach jest najbardziej świeży z tych wszystkich, o których wam dzisiaj powiem. Taki najbardziej letni, najbardziej wiosenny, najbardziej przestrzenny, najbardziej taki perlisty, jeżeli mogę powiedzieć, perlisty, błyszczący. Bardzo mi się podoba to ujęcie. Zastanawiam się nad jego zakupem, ponieważ, tak jak wam powiedziałam, zaintrygował mnie sposób podania kwiatu pomarańczy. Nie jest to słodziak. Ten zapach jest słodki, ale nie jest przesadnie słodki. Jest uroczy. Bardzo kobiecy, bardzo elegancki. I ostatnia perełka, z którą dzisiaj do was przychodzę ja i Gosia tak naprawdę, bo to jest jej zapach. Jest to Samsara od Guerlain w postaci wody toaletowej. To jest najstarszy zapach, o którym wam dzisiaj powiem, ponieważ pochodzi z 1989. Sobie jeszcze tylko zerknę, oczywiście. Czy mogę powiedzieć, że jest to zapach vintage? No, myślę, że tak. Został on bardzo ciekawie skomponowany. Tą starą nutę również w nim czuć. Bardzo mi się podoba. Jest taki dosyć pudrowo-drzewno-kwiatowy, tylko że tutaj główną rolę grają kwiaty żółte. Gosia lubi żółte kwiaty. Gosiu, może ty jeszcze tego nie wiesz, ale kiedy prześledziłam inne zapachy, które mi wysłałaś, te żółte kwiaty bardzo często występują. Dobrze. Tradycyjnie przeczytam wam, co takiego występuje. O, słońce wyszło. Słuchajcie, ja w ogóle to dzisiaj kręcę ten materiał po godzinie 18, więc światło jest takie trochę dziwne. Ja trochę czerwona, może dlatego, że musiałam włączyć kaloryfery, ponieważ jest kolejny niestety chłodny dzień z tymi opadami deszczu i śniegu. No dobra, ale rozgaduję się, mówię o czymś zupełnie innym. Porozmawiajmy o Samsarze. Co zawiera ona sobie tu, co ona zawiera sobie? Co zawiera w nucie głowy? Yang-yang, brzoskwinie, bergamotkę, nuty zielone, cytrynę. Następnie mamy irys, jaśmin, narcyz, fiołek, róże, drzewo sandałowe, irys, wanilię, fasoletonkę, bursztyn i piżmo. I ten zapach ma bardzo ciekawe otwarcie. Jest to połączenie yang-yang, brzoskwini, bergamotki. Nie za słodkie, nie za owocowo-kwiatowe, dobrze wyważone. Nie wiem, dlaczego wyczuwam tutaj również czarny pieprz, mimo tego, że nie ma go w składzie. I bardzo, bardzo dużą ilość pudru, którą prawdopodobnie nadaje nam tutaj irys i narcyz. Oczywiście Samsara jest ze mną. Nie mogę się przyzwyczaić. Dziwne to światło. Dziwne. Nie wiem, czy nie będę kręciła jeszcze raz. No dobrze. Również mi się podoba. No każdy ten zapach od Gośki bardzo mi się podoba. Zdradzę wam jeszcze tylko, że dostałam 10 fiolek. W sumie powstaną 3 filmy. Na 2 zapachy się skusiłam. I można powiedzieć, że już je mam. Nie będę wybiegała za bardzo tutaj w przyszłość, ale na pewno będę chciała wam je zaprezentować. Ale wróćmy do Samsary. Tak, Samsara jest to zapach takiej bardzo eleganckiej kobiety, pewnej siebie, idealnie wpisującej się w paryski szyk. Nie mam pojęcia, jakie są konotacje tego zapachu, dlaczego on powstał, w jaki sposób on powstał, dla kogo został stworzony, ale taki jest mój odbiór. No nie mogę, słuchajcie, no po prostu słońce się teraz dzisiaj do mnie uśmiecha i postanowiło tak prosto w oczy. Wy tego nie widzicie, ale ja tutaj mam naprzeciwko siebie okno, które idealnie je przepuszcza. Zresztą trochę widać. Wiem, może jakieś zajączki. Kaczki. O, uspokoiło się. Bardzo mi się te zapachy od Gosi podobają. Samsara jest ciekawa. Moim ulubieńcem chyba mimo wszystko jest Boucheron.
Chociaż mówię, zapachy od góry są również ciekawe i interesujące. Myślę, że warto się przyjrzeć nim bliżej, ponieważ mają dosyć ciekawe ceny. Są na pewno zapachami nietuzinkowymi, takimi, które pozwolą Wam się wybić w otoczeniu, jeżeli o to Wam chodzi. Są to zapachy niezwykle eleganckie, bardzo kobiece. Nieprzesłodzone, nie są to absolutnie żadne w stylu gourmand. Bardzo eleganckie, kobiece perfumy. Gosiu, ja Tobie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że naprawdę pokazałaś mi ten swój świat, który masz. Mówię tutaj o zapachach. Podzieliłaś się ze mną. Dziękuję Ci jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie. Ja będę się dzieliła z Tobą moimi nowościami, moimi nowinkami. Mam nadzieję, że nasza znajomość, nasza przyjaźń będzie trwała nadal. Pozdrawiam Cię serdecznie. Was również bardzo serdecznie. Dziecko słyszycie, jak krzyczy. Kręcenie czegokolwiek w tym czasie jest niesamowicie trudne. Zwłaszcza, że usłyszałam, że do 17. Ona i teraz wpada. Cześć!